Cześć, siemano, witajcie z tej strony MrAdam15 i witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Sprawdzanie Mabi. Najpiękniejsze co kiedyś mogło być w farmingu, czyli Bolusiowa. Bolusiowa V7.5 tym razem, taka wersja. I proszę bardzo, jesteśmy na jednym z gospodarstw. No, nie powiem, ale Bolusiowo i typowa polska wieś to były mapy, które najbardziej jednak no, grywało się za dawnych czasów. Oczywiście wersje bolkowe, nie powiem. Miał chłopak talent, myślę, że nadal ma, tylko już nie ma tyle czasu. Ale naprawdę super, że udało się powoli powracać tym mapkom do świetności. I coś tam jeszcze można na 19 pograć. Zobaczmy, co tam teraz na tym Bolusiowie słychać. Stara, dobra, poczciwy garaż na kombajn, który się mieści na bizuna z szeroką mośką przodem. No i tu już jakieś podstawowe maszyny, dwa New Hollanda akurat tutaj są. Idziemy teraz zobaczyć, jak tutaj chyba obora nie mam jest zrobiona. Czy tu można zajrzeć, tu można coś kliknąć? Chyba nie. Nie ma żadnych tutaj wersji związanych z kupnem. Można zamknąć, można sprzedać. Nic więcej. Może tu gdzieś trzeba wtedy. O, też się otwiera, proszę bardzo. To też mi się podoba. No, ale tutaj też możemy przejść pięknie sobie. Fajnie, że wszystkie drzwi się otwierają. Niekiedy to wszystko inaczej działa. I tutaj mamy jakiś składzik, do którego też możemy wejść. Więc super, że się nie bugujemy. Że możemy sobie jakieś woreczki, dupeczki pownosić. I naprawdę jest spoko. Ciekawe mnie tylko, jak z tym... jak z tymi zwierzętami. Czy tu w ogóle są zwierzęta? Czy to tak dla pizzy jest postawiony tylko budynek? No bo prawie tu, no mogłyby być świnie, tak? Ale no jakoś nie ma tego triggeru, albo ja po prostu nie widzę. No dobra, mamy teraz stodołę. Stodoła z piwnicą, klepiskiem itp. itd. Jak zwał, tak zwał. Duża, pojemna. Tak być powinno. I teraz tak. Z tej strony oczywiście maszyny są, to jest dość potężne jak na takie gospodarstwo, pod wiadą drewnianą. Jesteśmy oczywiście przy łoborze teraz, proszę bardzo, łobora jak łobora, bardzo ładnie. Jakoś też nie widzę zaskakująco cennego triggera. Ej Boże, żeby się tutaj udało, nie wiem czemu, ale idę gdzieś tutaj. A, bo tutaj na minimapie tak patrzę, ale tutaj też tego triggera nie ma, chyba to włączę, bo może mi się gdzieś... Mogę sprzedać to. Od razu mogę sprzedać pastwisko. Otworzyć bramę. I jest okno. Nareszcie mogę zarządzać. Czyli są te krowy cudowne. Bo już się bałem, że chociaż... Że stoi kolejna, można tak powiedzieć, obora, a nic nie można z nią zrobić. Ładnie. To akurat mi się zawsze podobało. Szambo. Trochę opuszczone. Można tak powiedzieć. I płyta na obornik. Oraz piękne, dość duże pastwisko. I teraz tak, idziemy do sąsiada, tu od razu jest sąsiad, a u sąsiada w garażu gałęzie, to spoko, dłużej w kolejnym długim garażu, chociaż tu bardziej on był jako magazyn, chyba to się jako tako mówiło, bo tu miał specjalnie te miejsca na zboża, żeby wysypywać tam ziemniaki czy coś. W tym stylu, jak zwał, tak zwał. Super, że takie coś też tu jest. No stare, dobre czasy naprawdę się przypominają. Idziemy dalej. No i stodowa też, klepisko z jednej, z drugiej strony. Okej. Okay. No i pięknie. Zawsze to gospodarstwo dobrze mi się kojarzyło. Nieraz tutaj graliśmy na nim, więc no, co jak co, ale wszystko ładnie się zgadza. I teraz tak, czy tutaj coś mamy, czy też nie? Chyba nie. Tutaj na tym gospie nic nie było. Tu jest typowo wersja, można tak powiedzieć, roślinna, tam zwierzęca itp. itd. Tu możemy sobie jedynie kury postawić i tyle. Jest chyba ten garaż, w którym kiedyś parkowało się samochód. Tak jest, wszystko tu się zgadza. Łogródeczku. W moim łogródeczku są te kapuste, bym chciał. I co to są? Coś tu... Aha, ta kukurydza schnie chyba. Mi się zdaje. No i pięknie, kurna. Sałata, kapusta. Co chcesz, to masz. Zobaczymy, czy się furtka otwiera. Otwiera się furteczka. To mi się podoba. Brama też, zawsze ten wjazd taki głęboki. Fajnie to wygląda. Naprawdę dobra sprawa. O, to chyba troszeczkę wjeżdżamy
W płot z tej strony. O, prawie że idealnie, ale tam troszeczkę się przytulamy do betonowego płotu. No i bardzo ładna wiata, dość duża. Drewniana, więc naprawdę fajnie to wygląda. Jeszcze tu odsuwana z tyłu brama wyjazdowa na pola. Ule. Piękne pole za gospodarką. Fajnie. Fajnie, naprawdę jak się patrzy na to, to takie bolusiowo z dawnych czasów się przypomina. No jest ruch uliczny, proszę bardzo, ale ruch uliczny jest na bardzo wąskiej drodze. Więc tutaj naprawdę będzie przedostać się w tamtą stronę, jeżeli jest ruch uliczny. Oj, będzie ciężko, proszę państwa. Już to widzę. Samochody bardzo ładnie omijają tą wnękę. Właśnie chciałem zobaczyć, jak to wnęka, to nie była wnęka, tylko obalone drzewo. Się zdawało, że tu była dziura. Może i drzewo było. Może i pamięć już jest słaba. Ale no cóż, tak to jest, naprawdę. Chyba najbardziej ten efekt tu zawsze jak się wjeżdżało o tej mini wsi, to tak to fajnie wyglądało, ale tu proszę bardzo, mamy skup. Tego chyba nie było. Bo ja już naprawdę nie pamiętam wiele rzeczy. No tu jest suszarnia z jednej strony, ale to jest chyba skup, ja nie wiem. Tak mi się coś zdaje. Tak, no suszarnia jak byk. Jest skupem zboża i tak samo jak i agrozboża. Są agrobelki, bele agroma, okopowe, sklep ugienia, strych, wełka, wełna jajka, zlewnia mleka. No naprawdę, skupów jak ta lala. Okopowe, szkoda, że tylko jedno, bo to zawsze byłby plus. Soja tylko jedna, na przykład skup, tak samo jak i łowiec. Proszę, na suszarni soje i łowca nie biorą. Z jednej strony beka. Jajka i wełna są. Mamy trzy skupy na przykład jajek. O, to mi się podoba. Na przykład mleka mamy dwa skupy. Super sprawa. Co dalej? Co dalej? No i tutaj jakieś tam pierdoły dodatkowe są. O Jezus Maria, ile tego tu jest? Co to jest? Ja się nie chcę pytać, co to jest. Tam to poniezaznaczane, bo może być naprawdę grubo. Żyto, przężyto, orkisz, lucerna koniczyna, trawa polna, końska, pastwiskowa, marchew, cebula, gorczyca. No ta gorczyca już widziałem, jest naprawdę słaba. Nieźle. Ale suszarnia fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o ten skup ala. Tu mamy wyjazd i możemy wyjechać sobie tędy. Super sprawa. Niedaleko gospodarstwa, a wręcz no w tego gospodarstwa to można powiedzieć nawet naprzeciwko, jakbyśmy wyjechali z tej strony. Więc idealny skup, ale idźmy dalej. Idźmy dalej, jak to się mówiło na nowe, bolusiowo. Tu się kończyło V6, tu się zaczyna V7 i tu się wszystko rozrastało. Pójdziemy sobie w tą stronę najpierw, zobaczmy co tutaj mamy. Są tylko pola, lasy i inne pierdoły, więc tutaj ten przejazd naokoło, a nawet pójdziemy sobie już, jak jesteśmy. Jakieś rozjazdówki i inne tego typu pierdoły. Oczywiście wszystkie dojazdy do pól. A, to było w tej wnęce takie pole, gdzie lubiliśmy to robić. I chyba tu była jedna wersja, co ja darłem się z tą kiszonką. Wtedy coś tam była akcja. Tutaj mamy jakieś żwirownie. Tu takie grube wykopaliska wymyślone. Nie wiem, tego chyba nie było w pierwszej wersji. Albo po prostu już nie pamiętam. A i to by było na tyle, bo tutaj rozjazdów dalej już nie ma drogi polnej. Tak? To by było? Tak. Proszę bardzo. Tu żadnej polnej drogi nie ma. No dobra. No, czyli wszystko się zgadza. Mi się zdaje, że tam nie było naokoło. Po z drugiej strony. Ale okej, mamy kościół, mamy cmentarzysko. Właśnie, jak to cmentarzysko wyglądało, bo tu franta. Franta padło. No nie powiem. Kosz jak byk. Skrzynka. Nie no, spoko. Dalej. Kościół jak kościół. Nie ma gospodarki, widzę. Tej nowej. Teraz pytanie. Czy ona jest do dodania feasible? Czy trzeba jakiś, nie wiem, inny poziom trudności wybrać? Nie, średnio mi powiedzieć coś na ten temat. Myślę, że można by było zobaczyć w różnych, co my tu mamy, ale chyba nic pod tym względem. To są moje rzeczy.
A nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale wiem, że tutaj powinna być duża gospodara nowa. Ale może na przykład jej tutaj nie ma. Więc okej, okay, pójdziemy sobie tutaj zobaczyć. To by kiedyś bawiłem się na tych polach. Oj, bardzo dużo. No i cyk, tutaj ładnie. Fajne to akurat, to pola dwa. Tutaj już są te duże, nowe. Tego chyba nie pamiętam. Ja na przykład najbardziej uwielbiałem to pole. Czy to, które to było? A, to. Wąskie, długie pole. Nie wiem, czy nie pamiętacie, ale zawsze wiele razy sobie na tym polu robiłem. Kurczaczek pieczony. Tutaj to ogromne gdzieś. A, tutaj było chyba ogromne pole jedno. Teraz mamy jakoś chyba podzielone. Tak mi się coś zdaje. Czy to było to pole? A nie, to było też to pole. Pamiętne. Tutaj za tą górką już tam nic nie było. Teraz w tych najnowszych wersjach się trochę porozrastało to. Przecież wysoko, bo naprawdę jest ogrom drzew. Bo tak jak Bolek lubię, bo zawsze Bolek lubi. No, drzewa to podstawa były. Ale tutaj jest ich chyba za dużo. Osobiście mówiąc. Tutaj gdzie się nie rozejrzysz, tam jest. Oczywiście drzewo. No ale ogólnie spoko. Bardzo duże kombinacje terenu widzę. Doliny, góry. Więc, o Jezus, Maria. A właśnie, nawet nie pokazałem całej tej. No tak, tu jest ta wersja podstawowa. O, dotąd, do tej 32. A tu jest ta cała nowa wersja. No bo ja mówię, tych pól wątpię, żeby były. A jak były, to naprawdę z moją pamięcią jest naprawdę źle. No okej, okay. No ale fajne miejsce. Fajne miejsce, fajny teren. Super, żeby można było tutaj pojeździć pola, poogarniać. Tu jest ta główna droga? Nie, to jeszcze jest inna droga. To jest ta dodatkowa droga, która była zrobiona. Tak jest, tu przez płyty. Tak, tą pamiętam, pamiętam ją, pamiętam. Ale gdzieś są niekiedy spadki FPS-ów widzę, więc ciekawe przez co. No, może być też przez mój komputer. Ewentualnie przez OBS-a. Bo on ostatnio naprawdę daje się we znaki. I teraz tak, co my tutaj dalej mamy? To już chodzimy na tą wersję starą, dobrą, poczciwą. Czyli na skrzyżowaniu dróg stoi dobry, że się tak wyrażę, sklep New Hollanda i Rolmaru. Tutaj był skup i jest skup. I ten skup jakoś się nazywa? Nie wiem. Tu jest chyba wszystko. Agro zboża, agro belki, agro to i tamto. Więc i skup zbóż jest, i okopowe tutaj są, i belki. Tu nie ma wyjazdu, więc będzie naprawdę ciężko, żeby zawracać, jak tutaj są te sprzedaży belki. Są chyba dwa skupy w jednym, tak mi się zdaje. Tu chyba są okopowe, tam są zwykłe zboża. Tutaj mamy chyba stację wapnowania. Jeżeli jest, tak, jest stacja wapnowania. Handlarz zwierząt itp. itd. Więc naprawdę grubo. Jedziemy dalej. Kolejne pole, które też mi się tutaj podobało, czyli można tak powiedzieć na tym zakątku między sklepem a tym skrzyżowaniem ze starym Borusiowym. I tartak, bardzo ładnie zrobiony tutaj. A myślałem, że tu jest zjazd, a tu nie zrobiony zjazd. To pewnie w oryginale też nie było chyba tam zjazdu, ale tak już tak fajnie to wyglądało. Ładnie tutaj. No i już moim zdaniem to chyba tyle z takich rzeczy ważniejszych, bo Bolusiowo znów wkracza do akcji. Znów wjeżdżamy. No szkoda, że tu akurat ruch drogowy jest tak zrobiony, że jest naprawdę wąska droga i on jest na środku. Chłopaki jeżdżą, bo naprawdę to będzie ciężko się minąć, a tym bardziej z betoniarnistą na przykład. Bo on jest już naprawdę bykiem, no. Kurde, by się to porobiło na tych polach. Prawda. Mega sprawa. Fajnie, że mamy Bolusiowo w stawce. Że się tak wyrażę. I chyba najważniejsze rzeczy. Szkoda, że tak jest to wszystko ubite. Czyli i stary skup jest zrobiony, suszarnia jest zrobiona na wsi, ale moim zdaniem tu brakuje czegoś. Tu są tylko same pola, a tam można by było czymś zarzucić. Że tą zlewnię mleka tam trochę oddalili. Ale mówię, tu jest to zbitka taka, jaka była, taka jest, a tutaj jest trochę pustka. No, z jednej strony można by było to Bolusiowo rozbudowywać pod takim względem, tu jakąś wieś drugą zrobić. Ja bym był za, ja lubię takie nowe kombinacje. A jeżeli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i klikajcie subskrybuj, kto tam jeszcze nie kliknął, bo naprawdę miło, że dzisiaj trafiło mi się piękne Bolusiowo.
Basz. Wspomnienia wróciły. Ja wam serdecznie dziękuję. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.